Cześć, witajcie moi drodzy, słuchajcie, kolejny odcinek Don't Starve właśnie przed wami, no i co w nim? No co w nim? Pomyślałem sobie, że tak, że mamy tutaj kamień. Mamy tutaj kamień i wypadałoby coś z nim zrobić. Za dużo z nim nie zrobimy, ale zawsze coś. Mianowicie, spróbujmy sobie porobić może troszkę jakichś murów do tego obozu, nie? Tak, wpadłem sobie na taki ciekawy pomysł. Żeby tutaj już coś pokombinować. Prawda, i tak pewnie przyjdzie zaraz jelenio cyklop i mi to wszystko rozwali. No. Ale bądźmy dobrej myśli. No i cóż, no i coś tam troszkę poróbmy sobie, nie? Stonewall. Tak sobie pomyślałem, że ten może odcineczek taki troszkę, powiedzmy, sobie troszkę w nim pobudujemy. No dawaj. Okej, spoko. Tego muru za dużo nie ma. No i tak. Co by tutaj ciekawego porobić? Myślę, że tak. To na pewno będzie ogrodzone jednym murem. Tu jakoś tego. I teraz tak, czy bierzemy obóz sobie tutaj z tymi suszarkami, otaczamy murem? Czy na razie suszareczki tam zostawiamy i murem otaczamy tylko, że tak powiem, obóz. Obóz właściwy, w sensie. Powiem tak, na pewno sobie zrobimy tak, że tutaj przy tej jurcie będzie obóz, znaczy mur szedł o tak. To akurat to na 100%. O. I będzie takie małe wyjście na te krzaczki jagodowe. To wiem, tego jestem pewny. Kurde, już widzę, że za dużo to my tego nie zrobimy. Tego muru. Będę musiał iść jakoś jeszcze po kamienie. No ale nic, dobra, dam radę. Okej, i gdzieś tutaj pewnie będzie wyjście na... Tylko teraz tak, czy za mało tych skrzynek to nie będzie? Nie, chyba nie będzie, dobra. Dobra, to też będzie trzeba jakoś odgrodzić tutaj te pszczółki. To będzie jako oddzielny, powiedzmy, może teren, nie? A to może w ogóle byśmy właśnie o stąd jakoś puścili, nie? I tak w ogóle dookoła jakoś byśmy to sobie fajnie ogrodzili. Tylko, że tyle jeszcze kamienia nie mam. No okej, dobra. Tutaj może sobie zróbmy aż dwa odstępy. Łup. Łup. Okej. I teraz tak. Pomyślmy, jak tutaj da... Albo nie, może nie lećmy tam do końca, tylko może weźmy sobie więcej... Pozdrawiam mojego psa, który właśnie mi szczeka i wszystko się nagra za chwilę. Pozdrawiam. Pozdrawiam moją Mikusię. Jakby tutaj tą górę, może tam bez sensu do dołu ciągnąć, aż jak tutaj się z górą nie wyrobimy. Myślę, co z tymi suszarkami? No ale to co, to zrobić tak, żeby tutaj sobie przebiegał mur tak perfidnie, nie? Tak jakoś... Czy jednym wielkim otoczyć, ale z drugiej strony jak jednym wielkim. Znaczy powiem tak. Tutaj by się postawiło strażaka, ale on i tak wszystkich patyków by nie obejmował, czyli chyba. Tu by się trzeba... Nie wiem co z tymi suszarkami zrobić, czy je obejmować, czy nie. Ale dobra, ale chyba zrobimy, że tak. I te suszarki będą aż tutaj pod ten mur szły. Czyli w tym momencie zrobimy sobie tak. Jeszcze to sobie poprzedłużamy. O, może nam nie świruj. Ja normalnie ja mam jakiś taki nawyk, że te wszystkie mury i tak dalej. Ostatnio też jak grałem w Together ze znajomymi. Wszystkie mury, wszystkie te rzeczy po prostu wiecznie robiłem. Zimą i po nocy, że co chwilę gdzieś tam przymarzałem. No ja nie wiem, to jest jakieś uwarunkowane czy co. Tu jest, dobra. Okej, teraz to już mi się zgadza. Szczerze to troszkę nawet... No, jeden za dużo. A, dobra. Dobra, nic to nie szkodzi. Nie. O, tak. Okej, dobra, pięknie. Pięknie, ślicznie i w tym momencie sobie pięknie lecimy już tutaj, tak? Będzie trzeba pójść po te kamienie i to koniecznie. Pełnia. Czy pełnia jest mi po coś potrzebna, moi drodzy? Czy pełnia jest mi po coś potrzebna? Chyba nie.
Jedyne co mi jest potrzebna pełnia, znaczy pełnia, może nie pełnia, ale młotek i wpadłem na pewien pomysł. He, he, he. Witam pana Kreta, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Czy uda mi się tym razem pana ogłuszyć? Nie uda mi się, bo nie ma czym zwa... O kurde! Ojej. Dobra. O tak zróbmy. Na pewno będziesz zainteresowany, nie? Tak. O! Pięknie. O Jezu, pierwszy raz mi się w ogóle udało Kreta ogłuszyć. Bajera. Dobra. Jeszcze jeden mi się przydał. Co? I no nic? Nie ma żadnego więcej, nie? Nie? Średnio dobrze. Dobra. No nic, średnio dobrze, bo generalnie, żeby on mi nie zdechł. No dobra. Może sobie jakoś poradzimy. No, że damy radę, dobra. I sobie róbmy pięknie kolejny murek. Tak to fajnie, kurczę, w nocy, jak właśnie staniemy za tym jakimś patykiem czy coś i nas... I mamy tego stelta na stówę. Fajnie to wygląda. Co ty już tutaj gadasz? Co ty byś chciał? Pewnie, że masz pusty żołądek, znając życie. No daj. Co innego mógłby powiedzieć Urfarin, nie? Okej. Okay. Tutaj w ogóle ja bym sobie jeszcze sieknął jakąś dobudóweczkę, tylko nie mam z czego. Z trawy? Trawy dużo nie ma. Jakąś właśnie dobudóweczkę do tych dla koalefantów. Może bym gdzieś tutaj koalefanty zamknął. Tylko one chyba już przechodzą przez ten... One chyba już przechodzą przez... przez pojedyncze takie przejście. Już chyba one się przyciskają i to troszkę nam utrudnia zamknięcie ich. I tutaj by się przydał taki mod na te, na wallgatesy po prostu. To byłaby całkiem niezła opcja. Dobra, sobie weźmy, zróbmy tak, to połączmy, to sobie ugotujmy. No i to chyba na razie tyle bym tutaj zrobił. Okej, dobra. I teraz tak, mamy jeszcze 39 kamieni. To jeszcze możemy kombinować. Dobra, róbmy sobie kedstony. Okej. No i będzie się trzeba po te kamienie wybrać, ale to chyba, chociaż może i od razu pójdziemy. No w sumie tej zimy to i tak chyba jeszcze morsa to ja szukać nie zamierzam. Chociaż, kurczę, w sumie bym mógł, gdybym wiedział gdzie jest. Może i bym mógł od razu na niego tam jakoś do niego wpaść. Fajnie by było wydropić z niego ten Tamou Shanter w ogóle. I znaczy to jak to w sumie, bardziej by mi się ta laska, znaczy ten ząb jego przydał. Żeby tą laskę zrobić, kurde. To byłaby fajna opcja. To zupełnie, zupełnie co innego, to jest zupełnie inna eksploracja, kurczę. No dobra, i tak chyba zrobimy, w sensie puścimy sobie dosłownie obok tych farm. O tak chyba. To będzie chyba całkiem niezła opcja. Tylko teraz tak, gdzie jakieś wyjście, przejście, tam na górze go w ogóle nie zrobiłem, też głupota. Tu usiekniemy. Też zrobimy chyba na, póki co to na dwa aż. Na dwa takie puste te. A to teraz na trzy wyszło, tak? Dobra, to wrzućmy sobie jeszcze jeden tu. Też będzie na dwa. Jak na razie. Tylko teraz się zastanawiam, okej, no jak ogrodzimy patyki. A co to? Tu gdzie patyki, to też na dwa? Dziwnie trochę. No, ale w sumie może być. W sumie może być, dobra. Lećmy sobie stąd. Okej. I musimy jeszcze zostawić jakieś dwa miejsca na wyjście do patyczków. Do patyczków. Kurde, bez sensu, to mogłem zrobić. W sensie, no bo kto mądry po farmach chodzi, nie? To byłoby takie całkiem miejsce, powiedzmy, strategiczne. No i tak chyba zrobimy. Pali licho te kamienie. Łup. Mnie to strasznie wkurza, że on wychodzi czasami tak z dupy strony. Dobra. Weźmy sobie, rozwalmy o to.
I to. Okej, a teraz lećmy do ogniska i czymś rozpalmy. O, dobra. Łup, łup, łup. Pięknie. Op, 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 op. Nasza tutaj główka psa pięknie się prezentuje w tym obozie. No i dobra, no i czymś by wypadało tak właśnie sobie... Myślę, że o tak, tutaj, że sobie po prostu siękniemy centralnie po środku. Znaczy, to chyba nie jest po środku. Mniejsza z tym. Nie, 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 nie. Podnieś kamienie. O tak. Pięknie. Dobra. No i tu no, pomyślmy tylko. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Tu jest 11, tu jest 12. No dobra, to jeszcze to by trzeba by było wywalić stąd. No nie świruj Boże, no. Już stałem blisko. No już, nagrzej się, no. No nagrzej się, nagrzej się. 5 stopni, 6, tak do 8 powiedzmy, do 8 i zakładamy ten i spadamy. O, pięknie. Okej. Okay. Okej, okay, a czy tu może jest znowu krecik? Nie, nie ma krecika. I tu na dole też nie ma krecika, najbliższy krecik jest tu. Ojej, no. A nie mogę cię do lodówki wsadzić? O, mogę. No. No to średnio dobrze, muszę wam powiedzieć. No, średnio dobrze, no nic. Tutaj by się przydało jeszcze ogrodzenie. A oczywiście dookoła jeszcze by się przydało sieknąć. Okej, okay, w ogóle zapomniałem, że są, ale i tak nie mamy tego. Tak, cylindra nie mamy ani tej do magii tej maszyny. Prestihatitatora. No nic, dobra, myślę, że na razie sobie zostawimy, żeby tych wszystkich kamieni to... Aha, ale jeszcze tymi możemy, dobra, tak tymi możemy. To tak, to sobie zróbmy jeszcze tutaj jakiś taki meczek. O. Tutaj. Teraz pomyślmy, co jeszcze będę chciał. Jeszcze będę chciał pewnie jakąś magię. Tutaj to w ogóle pewnie od zarąbania skrzynek będzie stało. Tu jeszcze jedna. Chociaż ta beczka jeszcze jedna to chyba nie jest potrzebna. To jedna to w zasadzie chyba w zupełności mi wystarczy. No bo nie oszukujmy się, za często to ja jej raczej nie używam. Póki co użyłem jej dwa razy, z czego raz to tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać jak działa. No dobra. O, 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 po to idę, po to idę, po to idę. O tak. Okej. Okay. Tu mam zgniliznę. A to na razie mi niepotrzebne. No dobra. To teraz tak, ustawmy jeszcze te trzy murki. O. No kurde, ten obóz w końcu zaczyna wyglądać jakoś sensownie, nie? I tą magię, gdzie tu ma... Nie, no tą magię to chyba by się tutaj gdzieś w rogu przydało, no. Jeżeli gdzieś tutaj... Jeszcze tych skrzynek sporo będzie zapewne. A może tutaj właśnie zrobić kurczę miejsce na skrzynki, a nie na kolejne suszarki. Ojej no. No a dobra, w sumie okaże się w praniu. Jeszcze troszkę przedłużmy może ten obóz po prostu. No tak sobie bez przypału sobie przedłużymy. O. No i myślę, że tu już będziemy mogli zakręcać sobie. O tak. I to myślę, że będzie całkiem spoko. Całkiem spoko. Zobaczmy, ile już nagrywamy. Ojejciu, ojejciu. Dzisiaj patrzę odcineczek, to zszedł na takim... zszedł, no połowicznie. Zszedł na takim przygotowywaniu tego wszystkiego. Okej, zróbmy tak. Zróbmy tak. I zróbmy... Mam tu coś? Nic tu nie mam. Tego to mi szkoda. Zróbmy tak, co wyjdzie. Honey Nuggets. Honey Nuggets. Średnio mi to leży, tak szczerze. Honey Nuggets. Nie, nie, nie. Kłażan. Nie, szkoda ukłażana. Gdzie jest marchewka? Ty. Gdzie? O tak. O, ślicznie. Ślicznie. Ślicznie, pięknie i w ogóle. O. Mamy sobie... O, tak. I weźmy sobie... Tak. Ususzyło nam się mięsko. Pięknie. O. No i cóż, moi drodzy, co by tutaj zrobić? Czy teraz pójść na kamienie?
Czy... Znaczy na kamienie, czy pójść po kamienie, czy może gdzieś polecieć sobie na jakieś takie odkrywanie terenu. Tutaj kurczę niby dywan moglibyśmy zabrać po drodze, ale w sumie tego dywanu zimą i tak nie będzie widać, nie? Także w sumie tak czy inaczej, gdybyśmy zebrali, to tam w zasadzie... To w zasadzie mała różnica. No dobra. Skoro tak, no to chyba odpowiedź jest dosyć jasna. Pójdziemy sobie na wyprawę. Tylko żeby pójść na taką wyprawę, zanim w ogóle się przejdziemy, to nie sprawdziłem, gdzie to idzie w dół. To pewnie nigdzie nie idzie, ale to jest dosyć ciekawe. Zanim pójdziemy, to może troszkę jeszcze byśmy tylko drewna zebrali, nie? Żeby właśnie ewentualnie gdzieś tam te ogniska sobie porozpalać. No dobra. To zetnijmy tylko... ze dwa drzewa w sumie nie... Tak, zeklinuj się jeszcze. Nie ma co w sumie przesadzać z tym. No. Weźmiemy sobie drewno, trawę. Weźmiemy sobie jeszcze trochę patyków. No i pójdziemy. Nie ma co tutaj kombinować zbytnio. No dobra, jeszcze jedno. Jeszcze jedno, kurczę. Zbrojnie będziemy mieć. Ale w sumie, mniejsza z tym. Dobra, myślę tak swoją drogą, że jak będziemy gdzieś tam chodzić, to gdybyśmy się natknęli na świetliki, to że chyba tak warto by było je capnąć. Czyli przydałoby się jeszcze ze sobą troszkę tego silku zabrać. Dobra, weźmy ze sobą silk. A dobra, weźmy sobie ze sobą pitchfork. O, zobaczcie, w ogóle dograłem taki mod, który pokazuje damage i ilość użyć do końca. No niestety nasz kret nie dożyje. Dobra, no, będziemy polować później. Nia, 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 nia. Nia, nia, nia. Dobra, zabieramy susz. Czy jeszcze czegoś potrzebujemy? Co ja tu mam? Trawę. Chociaż te trawy 20 jest, także jest dosyć sporo. Weźmy sobie o te one w razie czego. Weźmy sobie o tak, stak patyków. No i skoro tak, to weźmy sobie stak trawy. No i spadamy, nie ma co tutaj przedłużać w ogóle. O, i teraz pomyślmy sobie tak, gdzie by to pójść? Czy idziemy w górę, tam przez kamienie, aż gdzieś dosyć wysoko, czy idziemy w dół? Idziemy w dół. Idziemy w dół. Zobaczymy, co nas tam ciekawego spotka. Jeszcze tylko luknijmy, ile czasu to jeszcze mamy. No, nie za dużo, ale zawsze to te kilka minut. Okej, no i zobaczymy, co tutaj ciekawego nam mapa generuje. No, tutaj to za daleko nie pójdzie, chociaż... Tak, pójdziemy. O! No, wiem, co fajnie by było w ogóle podczas pełni znaleźć. Glomera! No ale nic, dobra. Trudno, nie mamy w sumie w ogóle tego biomu odkrytego, także no to za prostych czynności by to nie należało, znalezienie glomera. Ale, okej. Dobra, tutaj widzę, nic sensownego nie ma. Krety są. Tutaj już jest całkiem spoczy. To jest całkiem spoczy, no ale dobra, idźmy dalej. Sobie obiegniemy wyspę, jak najbardziej. O, mamy kolejną sawannę, to jest całkiem spoko. Co tutaj czeka nas jeszcze? Ja bym, kurczę, wybitnie chciał te bagna znaleźć. To już taki najwyższy czas, to już jest 27 dzień, to już nawet za późno na te bagna, jak dla mnie. Tam ostatnio, że tak powiem, jakoś tam nie bardzo z nich korzystałem, nie bardzo się cieszyłem, że one w ogóle są, ale to był wielki błąd, bo to... Znaczy nie bardzo się cieszyłem. W sumie korzystałem do tych miodowych układów i tak dalej, także używane były, ale nie w takim stopniu, w jakim powinny. Już się troszkę bardziej nauczyłem z tych bagien korzystać. No i nie powiem, przydałyby się. Zdecydowanie by się przydały. Tu schodzimy już na kolejny biom. Okej, spoko. Dla mnie bomba. A, będzie trzeba zaraz ognisko rozpalić. Dobra, zaraz rozpalimy. Tu znowu taki biom znowu z krecikami, także całkiem spoko.
Całkiem spoko, całkiem fajnie. Dużo krzaczków, krecików. Te krzaczki będzie można oczywiście poprzesadzać. Fajnie. No okej, okay. Fajnie, fajnie. Możemy przy okazji spróbować kreta zarąbać, nie? No na pewno przyjdzie po ten kamień. No właśnie, dzień dobry. No jakoś łatwo idzie, kurde, jak ostatnio próbowałem ten... Ostatnio próbowałem jakoś je tutaj ogłuszać, to za każdym razem je zabijałem. Kurde, teraz się udaje. No, jakieś jajca. Dobra, najedzmy się. Okej, okay, kamień nagrzaliśmy, bierzmy go na plery i idziemy dalej. Idziemy dalej, pozbierajmy jeszcze tutaj kilka rzeczy. Bo jak wiadomo, ten urfaryn to zaraz zdechnie z głodu. Mamy, moi drodzy, kawałeczek sawanny kolejnej i mamy gęsty las. Ten gęsty las, o właśnie, to jest całkiem spoko, bo mamy świnkę. Bagna? Bagna! Zarąbiście! Ej, dobra, nie, no to już bajerka, tylko oby te bagna były dosyć spore, słuchajcie. Okej, okay, dobra. Myk, no i dupa, ale mamy jaskinie, zarąbiście, mamy jaskinie. I mamy przynajmniej kawałeczek tych bagien, bym chciał zobaczyć, jak one daleko sięgają w ogóle. Chyba średnio mi się uda. No nic, dobra. Skoro tak, to słuchajcie, moi drodzy, znaleźliśmy wejście do jaskini, znaleźliśmy bagna, postawiliśmy jakiś prowizoryczny mur. Dalej będziemy szukać w kolejnych odcinkach. Póki co ja wam bardzo dziękuję za uwagę, no i co? I trzymajcie się, do następnego razu, hej!